Witam Państwa na kolejnym filmie. Jak już się dowiedzieliście, ja zawsze uprawiam jakieś podróże. Mniejsze, większe, ale podróże. I zawsze spotykam bardzo ciekawych ludzi, którzy mogą coś powiedzieć, jakby inny punkt widzenia albo inna przyczyna zainteresowaniem się niebocentryzmem. Jeżeli o mnie chodzi, to moje zainteresowanie niebocentryzmem się zaczęło od czasów, kiedy można powiedzieć komedyjnie. Komedyjnie wszystko się zaczęło tak zwanej pustej ziemi w środku, czyli żyjemy na zewnątrz, a ziemia jest pusta. No i słuchajcie, i w tych podróżach dzisiaj tak samo mamy pana Piotra. Ja tutaj celowo do kamery zawsze moich gości nie daję, żeby się nie korumpowali. Natomiast już jak mnie widać, to już mnie widać, ale chodzi o te wszystkie wypowiedzi. Zawsze są jakieś takie ciekawe argumenty, spostrzeżenia, które urozmaicają temat niebocentryzmu. I właśnie jestem tutaj tak, jeżeli chodzi o scenerię, no to tu słuchajcie, tu jestem nad Jeziorem Neskim w klubie żeglarskim. Natomiast tutaj znajomy przyszedł do mnie właśnie, no i teraz tutaj chcemy coś nakręcić, żeby Państwo wiedzieli taki inny punkt widzenia. I co byś mi chciał jakieś pytanie zadać, albo jakieś stwierdzenie, ponieważ no, żeśmy tutaj trochę rozmawiali, nie? Proszę Państwa, tutaj myśmy rozmawiali, także stwierdziliśmy w którymś momencie, że coś nagramy z tej całej dyskusji, nie? No i teraz tak, co Ciebie skłoniło do tego zainteresowania się niebocentryzmem? Ogólnie zaczęło się właśnie od energii organitów, czyli skąd ta energia leci, skąd jest po prostu początek tej energii i jak ona trafia do nas, bo wiadomo, no, są różne publikacje, różne historie tematu płaskiej ziemi, wklęsłej, zewnętrznej i po prostu no, dużo jest dezinformacji na ten temat, więc chciałem się właśnie dowiedzieć, jakie jest Pana podejście do tematu, skąd ta energia, ta prana, ten organ, skąd on płynie, jak on płynie, w jaki sposób? Dobra, to teraz ja Cię muszę zapytać o tą wersję oficjalną. Jak to tłumaczą tą energię organu, o tak można to nazwać, tak? Tak, tak, tak. Energia organu oficjalnie się tłumaczy. To tak jak powiedzmy, no wiesz, no bo ja chcę akurat powiedzieć, że tutaj kolega zajmuje się produkcją organitów. Tak. No i teraz jest taki temat właśnie, i teraz jak to jest oficjalnie tłumaczone? No bo jakoś to musi być tłumaczone. Jakoś. Jakoś, czyli że od góry opływa, tak, od góry kuli opływa ta energia, sobie leci, tak jak spiralka, czyli, do samego dołu. Czyli od góry, od jakiejś góry. Od jakiejś góry, tylko właśnie czyli nie wiadomo jakaś góra, czyli z góry ona schodzi na dół. No i dobra, ale no on się. No i gdzie ta góra jest? No właśnie, gdzie ta góra jest? Dobra, na dół, no to dobrze, jesteśmy tu na dole, nie? No tak. W porządku, od góry. Dobra, od góry, czyli to jest tego. No i co jeszcze oni tam mówią? No dobra, no, że jesteśmy na kuli, tak? Że kula ziemska cały czas jest powtarzana. Powtarzana, tak. Tak, jest cały czas. Od szkoły, od wszystkiego, że jesteśmy na kuli, słońce jest miliony kilometrów od nas, wszystko jest pokazywane. I ta energia gdzieś tam skądś wędruje. Tak, dokładnie, że przez słońce też energia idzie, oczywiście ona idzie, ale jest ukierunkowana też w inny sposób, nie? Bo to są różnego rodzaju portale i też o tym się nie mówi, że słońce też jest jako taki portal do innych przestrzeni. Więc tutaj no, czysto technicznie, poszukiwawczo bym powiedział, jak ta energia sobie płynie. I no, żeby porównać też, bo no, dużo jest takich właśnie publikacji na temat przepływu energii, jeśli chodzi o organ, że też po prostu organ to jest grawitacja, że ta energia utrzymuje tą kulę w stanie, że tak powiem, że ona nie wypadnie poza orbitę. Więc jak się to ma do niebocentryzmu? Jakby to można było skonfrontować właśnie z takim czysto naukowym, czysto nie wiem, książkowym? Jakby pan to widział w ten sposób? Trzeba w sumie tak. Może ja powiem taką jedną rzecz, która jest po prostu tutaj podstawą w ogóle wszelkich dyskusji na temat, gdzie my żyjemy. Jak wnikniesz wszystkie tematy, to zwrócimy uwagę na jeden szczegół,
że dowodów na to, że żyjemy na kuli, czy też na płaskiej Ziemi, nie ma. Nie ma na to żadnego dowodu. I w sumie bym powiedział, tylko to trzeba wniknąć, bo tutaj chcę powiedzieć przy okazji, jak mamy taką pogadankę, że ludziom wyprano tak mózgi, że dzisiaj nie wiedzą, co znaczy dowód, a co to jest wyjaśnienie. Dzisiaj mamy, wszyscy zostaliśmy, łącznie ze mną, przecież wychowani w Układzie Słonecznym. Oczywiście. I to jest kwestia wychowawcza. Później była ściana autorytetów, znaczy jest ona nadal. Czyli są takie dwa elementy. Pierwszy jest ściana autorytetów, a później jest system wychowawczy. Czyli praktycznie system wychowawczy, on wspiera jedno z drugim, to jest powiedzmy sprzężenie zwrotne, jedno zazębia się z drugim. Czyli jedno bez drugiego nie może żyć. Tak jest, jedno bez drugiego nie może żyć. I to jest tandem. Tandem blefu. Bo ludzie na przykład wyrastają, w porządku, wyrastają, no i mają wątpliwości. Zadają pytania. Przecież ileż było dyskusji, jak jeszcze wcześniej powiedzmy, na różnych forach zadawano różne takie pytania astronomiczne. A że to jest to? No to później się nagle czary mary znalazł jakiś pulsar z taką ksywą i zaczynają powiedzmy tłumaczyć, że to takie skomplikowane tłumaczenia, że tego w sumie te skomplikowane tłumaczenia miały na celu przerwać dyskusję, żeby wniknąć. Jest tak, tego i po temacie. Ja to pamiętam, powiedzmy, to było parę lat temu, jak ja już tam, powiedzmy, się zainteresowałem. Nie? Czyli co my mamy, powiedzmy, natomiast właśnie to, i teraz po drodze się gubi pojęcie dowodu. Pokazują, na przykład, płaskoziemcy mają założenie, że żyjemy, że promień biegnie po prostej. Płaskoziemcy. No i oni mają założenie, no i koniec, oni zakładają i że tak jest, no i sobie tam, a więc to też nie jest dowód. Geodezja na przykład dla płaskoziemców stanowi jakiś problem, czy jakieś źródło informacji? Nie. Ona nie udowadnia nic. Ani to, ani tamto. A więc mamy bardzo ważne, powiedzmy, optyka i geodezja, to są takie dwie dziedziny. I teraz na pojęcie dowodu. Dowód jest jednoznaczny i niepodważalny. Tego po prostu nie można wykręcić. Nijak. A więc pojęcie dowodów jest tutaj bardzo ważne. I dlatego w społeczeństwie wygubiono tą ideę dowodu. Zrobiono to właśnie przez wyjaśnienie. Albo pokażą zjawisko, na przykład fatamorgany pokażą i powiedzą, że to jest refrakcja. A co to jest refrakcja, jakby tak jest dla osób, które nie znają? Refrakcja atmosferyczna, bo o niej chodzi, jest to taki pogląd, że promień z kosmosu biegnie i się załamuje na atmosferze, bo jest niby gęstsza, bo tam w kosmosie jest próżnia, coś tam tego rozrzedzone i tutaj się powiedzmy, i w ten sposób jest Ziemia z zewnątrz oświetlona. No i się okazuje, że refrakcja atmosfery to jest totalna lipa, ponieważ istnieje zupełnie coś innego, siła odginająca promień. Czyli to jest związane z magnetyzmem. I teraz powoli my tutaj wypłyniemy do tego organitu, tej energii. I jeszcze mamy jeszcze jedną kwestię. Geodezja. Kto ma dowód do geodezyjny? Płaska Ziemia? Ziemia zewnętrzna, Układ Słoneczny? Czy niebocentryzm? Niebocentryzm ma dowód geodezyjny, który został zrobiony w końcówce XIX wieku i do dzisiaj nikt nie mógł tego nawet sobie z tym poradzić. On został zamieciony pod dywan. No bo tam dużo osób się wyśmiewa, że tam były paliki, że było to wszystko nie tak, jak powinno, nie? Że to było już dawno niedokładnie, teraz jest nowe metody pomiarowe i tego nikt nie robi, bo to wszystko jest zakłamane i tak dalej. Więc te paliki są akurat nadal aktualne. Te paliki, te deski, te doświadczenie jest nadal... Ktoś nam tu przeszkadza. Chcieliśmy sobie takie miejsce znaleźć i... No proszę. Może skończę. No. Wstęp do meritum. No wiecie. No dobra. On musiał akurat przyjechać, nie? No tu chyba coś chce sprzedać. Lodziarnia przyjechała. Nie, no ale dobra. Co my chcemy powiedzieć? I teraz tak, jeżeli te paliki, czy jakieś inne rzeczy, nadal to jest dowód,
które zrobiono przy świadkach, w odpowiednich warunkach, ale pamiętajmy, jeżeli ktoś mówi na ten temat coś, to on musi mieć dowód, że to jest niewłaściwe. To jest ze wszystkim. Nie można napisać na przykład pod jakimiś filmami, popychać jakieś komentarze, gdzie po prostu są tylko komentarzami. To pojęcie dowodu jest rzeczą po prostu bardzo jednoznaczną. I właśnie takich dowodów nie ma, bo co my mamy? My nie mamy jakichś dowodów, tylko mamy teorie. I ciągle są teorie. Tak, teorie spiskowe. Ciągle są teorie. Teoria taka, siaka, owaka. I ciągle to teorie. Te teorie to jest, powiedzmy, zasypany świat teoriami, że nie ma pojęcia prawdy. No bo prawda nie istnieje. O, wtedy prawda nie istnieje. Tak, czyli można trzepać blef. Dokładnie. Możesz blef trzepać i na spokój wolne ruchy. Tak. I, bo w ten sposób masz teorię, ale jak już powiesz, że jest prawda, niebocentryzm, to nie. To się tu wszyscy, to paliki, a to tam ciepłe powietrze, tutaj sobie zrób zdjęcie z ogniska, zobaczysz, że tam tu się, powiedzmy, że jest refrakcja. Refrakcja została już wymieciona przez sprzęt optyczny i astronawigację. Już nie mówiąc o szeregu doświadczeń, które robiłem w filmach, ale ponieważ my mamy dowody. Jest dowód, to wtedy możemy dyskutować, gdzie my jesteśmy. Bo masz dowód. I to jest bardzo ważny element, gdzie zgubiono właśnie to pojęcie dowodu. Czy są wyjaśnienia, ktoś tam coś mówi i tak dalej. Właśnie, teraz zwróciłeś uwagę na jakiś szczegół. No bo ten powiedział, tamten powiedział, ten napisał, tak. A że to tak jest. Czyli już się robi tak zwaną opinię, a opinia nigdy nie jest dowodem. Bardzo ważne. I teraz, w tym momencie, jak ty pytasz po prostu niebocentryzm orgon, to my mamy bardzo prostą odpowiedź. Jest jądro wszechświata, czyli 3000 nad... może tak, jest obrotowe niebo i mamy pierw 100 kilometrów. Tylko jak to tak ludziom wyjaśnić, bo dużo osób szuka i natrafia na tą właśnie dezinformację. Czyli jakby to obrazowo pokazać, w jakim miejscu tego my się znajdujemy jako my, czy to jest po prostu środek jest wyświetlany, czy na zewnątrz jesteśmy, jakby to tak słuchaczom wytłumaczyć, żeby to zakumali. My jesteśmy po wewnętrznej stronie kuli. Po wewnętrznej, na ziemi, ale po wewnętrznej stronie kuli. Otwory na biegunach są północ-południe, Antarktyda, biegun północny, to są otwory, które prowadzą do zewnętrznego świata, do zewnętrznej ziemi. I tam to jest tak Asgard, Agartha i tak dalej, nie? Tak, cała historia, cała historia. Z Bertem i... Bert, Jansen, Olaf Jansen. No, Nowa syn. Szwabia i całe... Nowa Szwabia, tak. Baza 212, 211 i 212. 211 była na przyczółku na Antarktydzie, tu wewnątrz, baza 212 w środku. Nowy Berlin, cuda na kiju i tak dalej, nie? Ale to powiedzmy to jest. Natomiast ta energia, o której tutaj mówisz, to ona pochodzi z tego jądra. Czyli... Tu mamy tak zwaną zewnętrzną kulę obrotowe niebo. To jest zewnętrzna kula. I to się, ona się zaczyna 100 km nad nami. I tam jest też wyświetlane Słońce, Księżyc, Gwiazdy. To wszystko mamy, cały proces świetny w 100 km. I teraz tak, ci nam przeszkadzali, teraz ten. Jest tutaj szczyka. A to trudno znaleźć takie miejsce, ale dobra, my sobie jakoś poradzimy. I co my chcemy tutaj powiedzieć? I teraz tak, teraz 3000 km nad naszymi głowami mamy właśnie tego, jakby to powiedzieć, tą następną kulę, wewnętrzną. I to właśnie z tej kuli wewnętrznej pochodzi ta twoja energia. Znaczy, ona jest wysyłana. Ona jest właśnie, to jest źródło wysyłania tej energii. To jest tak samo jak jest promiennik Słońca i Księżyca. Ta energia z jądra jest przesyłana na odległość do tego promiennika i promiennik wyświetlany na szkole nieba. Tylko czemu to jest tak zrobione, że akurat w postaci promiennika, czy po prostu żeby coś ukryć przed nami, żeby no... Jak to wyjaśnić, nie? Bo jeśli chodzi, jak już te hipotezy podają, że to Słońce zgaśnie, Księżyc zgaśnie, będzie to kilka dni ciemności, czy coś w tym temacie, co będzie dalej, jak to będzie się zazębiać? Jeżeli ktoś twierdzi, że tam się będą po prostu... bo to są hipotezy, że tam się zgaśnie i tak dalej. Z czego wynikają te hipotezy?
Te hipotezy wynikają z faktu opisanego w Nowym Testamencie, że właśnie zgaśnie słońce i tak dalej. No, to też jest prawdopodobnie trochę w tym Nowym Testamencie też zmienione od oryginału i pytanie teraz, czy to też nie było zmienione właśnie pod coś i całe wszystkie te księgi udawane za święte i tak dalej, nie? Nowy Testament był zmieniany. To trzeba i komu przyznać. Zależało na tym, żeby akurat tak było w takiej formie pod coś, czyli no pod to, w czym jesteśmy, w czym trwamy, a co chcą przed nami ukryć, czyli to jądro wszechświata i tak dalej, cała ta historia. To im potrzebne było tylko po to, oni to musieli zmienić, żeby się nikt nie dowiedział, żeby Nowy Testament specjalnie nie był materiałem dowodowym dla niebocentryzmu. Chociaż mimo wszystko jest. Mimo wszystko jest. Ponieważ to dotyczy wydarzeń, które mogą się... które się po prostu wydarzą i w tym momencie, jeżeli to słońce zgaśnie, nie, czy księżyc, czyli wyłączą się promienniki, one zostaną jakby wygaszone gdzieś w granicach 10%, to jest tylko taka moja powiedzmy, że one owszem będą, ale to będzie wszystko wygaszone i w ten sposób to jądro, które ma średnicę 6000 km, ono się odpali. Ale czy to też ma związek z tym wzniesieniem, przebudzeniem świadomości ludzkiej, bo to mówią, że już nadejdzie ta pora, że wszystko się ujawni i tak dalej. Czy to będzie też związane z tym? Czy... To na to wskazuje, ponieważ na to wskazuje, że, takiej, czyli jak, że w tej chwili jest przebudzenie. Tak, bo coraz więcej osób już widzi, w czym trwamy, w czym jesteśmy. Przepływ informacji jest dosyć szybki i no, jeśli by tu nawet spojrzeć na czas, który no, de facto nie istnieje, a coś nam pokazuje, czy nawet idzie odczuć, bo po roślinach, jak rosną, po zachowaniu się przyrody i tak dalej, że no brakuje nam tych kilku godzin w dobie, krócej śpimy i całe takie historie z obserwacji takich, można powiedzieć, fizycznych. Nie? To przebudzenie, ono nam nadchodzi tutaj. Trzeba przyznać, że są tu pewne takie zmiany, mniej bardziej zauważalne, ale są. No i... Co możemy powiedzieć? W tej chwili na przykład to nie jest takie głupie do końca, powiedzmy, ta kwestia tego wygaszenia Słońca, Księżyca. Bo po coś to też na pewno jest, nie? Tak, bo to są jakieś fragmentaryczne informacje, które dotyczą pewnego wydarzenia, które będzie w przyszłości, gdzie wygaszenie Słońca, Księżyca, tych promienników, spowoduje odpalenie jądra. Tej kuli, która ma średnicę 6000 km, nie? I to zrobi Bóg, to odpali, powiedzmy, on po prostu to się powygasza i w tym momencie co następuje? Najciekawsza rzecz, którą powiedzmy jeszcze nie mówiłem, ale jest okazja temu, żeby powiedzieć. Otóż Rolf Kepler rysował takie rysunki, dzień, noc, pory roku i tak dalej. I on umieścił słońce właśnie w tym korytarzu między szkłem Karmana a jądrem. I teraz tak, i w tej chwili mamy tą krzywą światła tak zrobioną, że ona wszystko jest tutaj w pasie 100 km, w tym korytarzu nad głowami, 100 km. I nam całe się światło. Wtedy wydaje, bo inaczej pada światło i jest inne postrzeganie rzeczywistości. Tak, i my dzisiaj nam można wcisnąć, że żyjemy na zewnątrz Ziemi. Tak, bo... Ale musisz mieć sprzęt i dowody, żeby to odkręcić. Ale normalnie to popatrzysz nad morze, no co? Statek płynie w dół, no i się, słońce jest, zachodzi. Jest horyzont i za horyzontem się schował, bo Ziemia jest okrągła, tak? Dokładnie. No takie rzeczy można tu powiedzieć i to nie ma najmniejszego problemu. Czyli dzisiaj można mówić, to system wychowawczy powie, no przecież statek zniknął za horyzont. No tak, bo kula jest przecież, są no, przecież skoki z wysokiej wysokości i widać rybie oko zakrzywia ładnie, nie? Kamery tak. Odpowiednie. No. I wszyscy, no że kula jest. No tak, jest kula przecież. Jest kula, no to co? Ma być kula. Nie? System wychowawczy jest brutalny. Ono bierze mózgi ostro. No nawet tutaj, co wcześniej rozmawialiśmy odnośnie dolatywania statków czy kosmicznych i tak dalej, rakiet do pewnej wysokości, co nie pozwalało dalej lecieć. Jakby tu właśnie, czy one dolatywały do tego jądra wszechświata i o co tu dokładnie chodzi, bo też jest dużo nieścisłości z tym tematem.
One nigdy nie dolecą do jądra wszechświata. No mówią, że na Marsa się szykują. Nie? A nie, no to jest już tam bajka, powiedzmy, ściana autorytetów, Mars i tam latają do Marsa i tak dalej. No to żaden problem dla nich, nie? Natomiast o co tu głównie chodzi? Ja widziałem jeden film, który zrobił płaskoziemiec. Bo oni czasami sprzedają takie rzeczy bardzo ciekawe. Ale dlaczego oni to sprzedają? Jaki to jest główny sens tego, żeby to sprzedać? Bo oni muszą blef opakować w prawdę. Jakiś blef płaskiej ziemi... Ja powtarzam zawsze, że w kłamstwie jest trochę prawdy, a w prawdzie jest trochę kłamstwa. I oni tak bazują pomiędzy, oni tak lawirują. Tak, oni tutaj pływają. Oni pływają w tym wszystkim. To jest takie pływactwo. I w tym momencie, co ja widziałem, ten film jest na moim blogu, tam w artykule dyskusji na temat niebocentryzmu. I co tam jest ciekawego? Tam jest coś takiego, że ta rakieta zbliża się do szkła nieba, oni to filmują wszystko, i ona już zahacza o ten lód, który znajduje się pod szkłem nieba, ten lód, i wtedy już zaczęła taka para wodna. Nagle nie była i nagle, powiedzmy, jest taki dym biały. To właśnie to jest ta od tych gazów wylotowych, tej wysokiej temperatury, jest po prostu zahaczane właśnie te, zahaczane ten lód, i on się zaczyna topić i wiadomo, zamienia się momentalnie w parę wodną, nie? I później ona się wbija, przebija to wszystko i ona się zaczyna żarzyć, ponieważ rakieta leci na dolocie 2 km na sekundę i ona się żarzy. Żarzy się, a później już jest w środku, to już się nie żarzy. To jest właśnie ciekawe. Ona się później już nie żarzy. Ona przelatuje przez to? Ona się wbija w to, wbija to i przelatując przez to po prostu się żarzy. I później się przestaje żarzyć. Z powrotem, jak są takie różne akcje, krzywe, no to oni muszą mieć te płytki, te płytki, bo wtedy walą 10 km. No tam 9 z czymś, 7 z czymś, kilometrów na sekundę. Żeby się nie przegrzało. Płytki. Żeby się nie spalili. W ten sposób. I także no, to jest, powiedzmy, film. No i pytanie, czy ten film, no, czy on jest, powiedzmy, autentyczny, czy jest, powiedzmy, skombinowany, no to już jest oddzielny temat. Ale takie coś widziałem i takie coś jest na blogu, ja nawet tutaj Państwu zalinkuję i nie ma problemu. Nie? A więc to są tego typu. Natomiast dlaczego ta rakieta, ona właśnie tam, jak ona tak leci, tak? I ona się właśnie pod tym kątem bije. Bo ona musi pod ostrym kątem uderzyć. Ona nie może tak puknąć. Bo by co, odbiłaby się całkiem? Nie, ona by się zatrzymała. Ona by się zatrzymała, by nie mogła leć. A tak po prostu, jak ona leci, ta rakieta, to ona się pod ostrym kątem wbija, przepala i w środku jest, nie? Natomiast, co ciekawe, w tych promach kosmicznych, nie? No to przecież takie jaja były, że z tymi płytkami, nie? No jak komuś się tam rozwaliła płytka, no to się sfajczył. No to co za problem, nie? No to chyba też świadczy o tym, że to jest po prostu szkło nieba istnieje, nie? Ale co tu jeszcze chcemy powiedzieć takiego ciekawego w tej kwestii? Prom kosmiczny, żeby przepalić szkło nieba, on się obracał. Czyli ruch wirowy jakiś. Nie, on się obracał brzuchem do góry. Żeby właśnie przywalić w ten sposób w szkło nieba. On się tak obracał. I to Wikipedia pisała. No, słuchajcie, ostatnio, jak zacząłem robić filmy dawno temu na temat szkła nieba, to wiecie, co się stało? Wikipedię już edytowano na gwałt. Już była od razu Wikipedia edytowana w ten sposób, że pierw było, że Karman odkrył tą granicę, odkrył, a później już jest obliczył. Bardzo ważna kwestia, nie? No, a więc, czyli mamy, no co, ten orgonit mamy po prostu z jądra. Czyli to jest tak zwana energia automatyczna. Czakramy, to jest też energia automatyczna. I ty byś coś mógł powiedzieć, co tam się buduje na tej czakramy? No ogólnie na Ziemi są rozmieszczone te czakramy w taki sposób, żeby każdy zakątek Ziemi był doenergetyzowany. A z tego, co ciężko nie zauważyć, no buduje się kościoły i różne kulty tam mają też, nie? Żeby to uciąć. Tak, żeby, no nie wiem, czy oni wykorzystują pod siebie tą energię, czy po prostu żeby blokować i żeby ludzie nie mieli dostępu do, można powiedzieć, informacji, która no cały czas jest nadawana przez te czakramy dla nas, dla ludzi.
i prawdopodobnie też o to chodzi, żeby świadomość ludzka była utrzymana na pewnym niskim poziomie, a wiadomo, no, informacja leci przez te czakramy i oczywiście przez nasze czakramy, bo ludzie też mają czakramy w sobie i jesteśmy też odbiornikami, jest grasica, jest szyszynka, przecież to są, no, urządzenia dla medycyny, można powiedzieć, zapomniane, a jak się spojrzy na czasy historyczne, no to były wykorzystywane do, teraz bym powiedział, że paranormalnych zjawisk i, no, różnego rodzaju takich rzeczy, że my jesteśmy na tyle zablokowani, że to jest w nas, w ludziach, tylko, no, tak jakby wyjąć bezpieczniki. Tak. To, i to jest utrzymywane na takim, no, powiedzmy, nie chcę tu mówić, że zombienie, ale, no, większość populacji jest uśpiona. Właśnie przez to. Tak, właśnie przez to, bo, no, to działa. Przez blokadę czakramów, żeby po prostu, tak, energia, no, nie płynęła tutaj. Tutaj nie, no, teraz już kto zaczyna szukać, no to jak to się mówi, po nitce do kłębka dochodzi, bo tutaj fluor, pasty, woda, to wszystko ma na celu usypianie tych właśnie punktów, które są odpowiedzialne za świadomość, za rozbudzanie zmysłów, za tak jakby widzenie paranormalne, bym to powiedział, tak, nie? Za to wszystko, co jest, no, tak naprawdę teraz wyśmiewane, że, no, jak to, no, ludzie są ludźmi, a nie ma tam żadnych tematów takich związanych z jasnowidzeniem, jasnosłyszeniem, porozumiewaniem się za pomocą myśli. Wcześniej to przecież było na porządku dziennym. Były osoby, nazywano to ich różnie, bo magami, różnymi tam faraonami i tak dalej, nie, że po prostu, no, była komunikacja, nie, i była komunikacja z istotami pozaziemskimi, a teraz, no, jest temat, że ludzie są w centrum wszechświata i nie ma nic poza nami, nie? No właśnie. Więc tutaj, no, to wszystko się zazębia. Im człowiek więcej zaczyna szukać, tym więcej jest tak jakby różnych tematów, które, no, nie pozwalają iść dalej, albo wręcz pozwalają szukać dalej, żeby to odkrywać cały czas, bo, no, no, to się zazębia. No. Dlatego temat energii orgonu, prany, energii życiowej, no, zwał jak zwał, różnie to na to mówią, ale, no, tyczy się tego samego, tyczy się nas, tyczy się połączenia ze Stwórcą, z Bogiem. Tak. I też religia właśnie wprowadza nas w błąd, bo daje nam tam tak jakby temat zastępczy też, nie? A nie jest powiedziane to, co przed nami ukrywa Kościół, i oni oczywiście też sobie zdają sprawę z tego. Więc tutaj chciałem jeszcze wrócić do tego jądra wszechświata, jak będzie temat właśnie wygaszania tego słońca, czyli tych bateryjek, tak? Znaczy to jest kwestia jak, techniczna. Tak, i jak to jądro zacznie świecić jak słońce i wtedy inny kąt padania będzie tych promieni. Aha, o to właśnie. Tak, już wiem, o co chodzi. Tu jest, no właśnie, no i teraz tak, Rolf Kepler, no tak właśnie zaczynam od tego Rolfa Keplera i tak w końcu nie skończyłem, nie? Mhm. Ale teraz tak, jeżeli cały dzisiejszy pas światła to jest 100 km, powiedzmy od źródła światła, czyli od słońca do Ziemi, to jest 100 km, mamy zakrzywione te promienie, które idą w ten sposób i w ten sposób mamy dzień i noc i pory roku, w sumie kiedy spiralnie to słońce się obraca, ma ta latareczka dookoła jądra i mamy pory roku, to nie ma z tym problemu. Natomiast w tym momencie, jeżeli się odpali jądro, to będzie jeszcze bardzo ważny czynnik. Zmienia się krzywa światła, bo wtedy źródłem światła będzie ściana Pałacu Boga. Mhm. Łapiemy? Mhm. W tym momencie, jak się to wygasi, jak wykażą się latareczki, to my przez szkło nieba będziemy widzieć Pałac Boga, ta kula wewnętrzna, w tej chwili niewidoczna. Mhm. I zmieni się krzywa światła, już nie będzie korytarz 100-kilometrowy, tylko 3000 km. I będzie można zobaczyć więcej, będzie można widzieć cały kontynent. I wtedy nikt nie powie. Bo teraz to, no, nikt można, nie powie. Można powiedzieć, że nie żyjemy, że światło nam tak świeci, żebyśmy nie widzieli tego, co jest nad światłem tym, tak? Tak, 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 aha, tak, aha. Tak. Dokładnie. Czyli zmieni się kąt padania światła, co nie, pozwoli... zmieni się po prostu tylko ta krzywa światła będzie nieco inna, bo tak, obecna jest te 100 km, no i słuchajcie, jest te
parę, jakby to powiedzieć, na parę kilometrów, no już jest horyzont, no i można kit wcisnąć, że żyjemy na zewnątrz Ziemi, no i ja, to nie jest problem techniczny, statek tamtego i tak dalej, nie? Wszystko się tam rozbija o te parę kilometrów i to jest koniec naszej wiedzy i przy systemie wychowawczo-autoryteckim ściany można to świetnie ukryć, to nie jest problem techniczny, to jest pikuś, można powiedzieć. I jak to jest w skali globalnej robione, po prostu to najmniejszy problem, nie? I teraz w tym momencie, jak się zmieni ta krzywa światła, znaczy ona się zmieni, ona po prostu będzie taka bardziej, powiedzmy, no, zwiększy się nasz zasięg widoczności, o, w ten sposób, z racji wyższego źródła światła. O, może tak. Ja musiałbym to jakąś tam grafikę zrobić, po prostu, no jeszcze tak, dorzucać. Żeby ludzie właśnie zrozumieli, w którym miejscu, jak, pod jakim kątem i tak dalej, żeby to obrazowo tak było. No nie? To ja zrobię grafikę. To jeszcze do tego, do tej naszej pogadanki, to jeszcze dorzuci się grafikę. Już tak myślałem, że trzeba zrobić grafikę, już nie tłumaczyć na podstawie starej grafiki, tylko zrobić nową grafikę, po prostu jak to powinno wyglądać i wtedy będziemy widzieć kontynenty. W tej chwili na przykład z plaży w Ustce można zobaczyć panoramę Bałtyku. Czasami. Ba, to taki był jeden spektakularny przypadek. W ten sposób ta krzywa światła była równoległa do krzywizny wklęsłej Ziemi. To światło tak biegło i dopiero się zaginało po 400 kilometrach. Już dalej nic nie widział. No, tak. No ale panoramę widział. Gotlandię, Holandię, Estonię, a czy nie Estonię, tylko te wyspy przed Estonią, nie te rosyjskie. Drugą stronę Bałtyku, Szwecję widział. No tak. Kłajpedę widział. Tam powiedzmy. Powinien nie widzieć, bo było za krzywiem, tak? No. Statek się chowa. Wtedy wymyślili blef refrakcyjny. Wtedy potrzebny jest blef refrakcyjny. A jak jeszcze wracając do tego sprzętu optycznego, bo tam dużo osób, które powiedzmy, no, korzysta ze sprzętu, mówi, że to jest niemożliwe, że to jest tak samo... Co jest niemożliwe? No właśnie z tym sprzętem, że przybliżamy na przykład i widzimy ten statek, że on się rzeczywiście nie schował, tylko że jest widoczny. Czym by to... Chodzi o lefek lornetkowy? Tak. Aha, to są też, słuchajcie, efekt lornetkowy są tak, są zwolennicy i przeciwnicy, że efekt... Przeciwnicy w ogóle niebocentryzmu używają, że efektu lornetkowego nie ma. A to są przeciwnicy. No ale także... jak coś widzimy przez lornetkę, no to jest przecież, no jak... No bo nikt nie wie, o co chodzi. No właśnie. No, cała tajemnica polega na tym, że nikt nie zna tych zasad funkcjonowania efektu lornetkowego. Że to jest różnica ogniskowej oka i różnica ogniskowej lornetki, bo to jest lornetka, żeby zwiększyć długość ogniskowej. I dlatego my widzimy więcej. Wszystko zależy w sumie, żeby bardziej czy bliżej z efekt lornetkowy przeanalizować, to wszystko zależy od tych warunków, gdzie my mamy ten punkt orientacyjny na morzu. To najczęściej jest na morzu. Na lądzie też jest efekt lornetkowy. Tak, tylko na morzu nie ma różnego rodzaju przeszkód, które by nam... Tutaj jakby nas trochę dezinformowały, nie? No ten punkt na morzu, powiedzmy, jeżeli ktoś widzi, powiedzmy, ten żagiel na horyzoncie. Tak. No dobra, to jest taki klasyczny przykład. Żagiel, statek na horyzoncie i tak dalej. No to co on widzi? No jest żagiel. Jakieś coś tam białe sterczy, nie? Ale później jak bierze lornetkę, czy też kamerę, to już to pytanie, gdzie jest horyzont? Znikł. Nie, horyzont jest daleko za tym obiektem, a my go widzimy w całości. No właśnie, dlaczego się tak dzieje? Ponieważ żyjemy w kuli i mamy krzywą światła, bo krzywą światła, my mając większą ogniskową, zwiększamy zasięg widoczności z racji większej ogniskowej. To tak ja, widzicie, tak tłumaczę, powiedzmy tak. Jak nie, bo to trzeba tak naprawdę łopatologicznie wytłumaczyć, bo dużo osób gdzieś coś słyszało, a no nie umieją sobie tego w jakiś sposób uzmysłowić pod swoje takie postrzeganie tego, nie? No, tylko ja na przykład zauważyłem u siebie tam jedni przeciwnicy w ogóle niepocentryzmu, no to, że nie ma tego, no pokazuje mi taki na przykład jakiś tam film, chce komentarz, żebym mu tam napisał, on mi tam niby coś pokazuje, że kamera widziała, on widział kamerę tego. Ja mu napisałem, no to znaczy ten obiekt był, aha, no i on tam zwrócił uwagę, że ten okręt był na granicy, na horyzoncie, dokładnie, po tym. No w porządku, jakby ten okręt był jeszcze dalej,
a ktoś by tego, to wtedy był bardziej spektakularny. Zresztą w tym podstawowym filmie o efekcie lornetkowym, to w pierwszym tym zdjęciu jest, tam jest opis. Mhm. Dokładnie, trzeba się tylko ten opis czytać. Po prostu nikt się tego nie wczytuje. Po prostu to jest bardzo charakterystyczne na dużych odległościach. Mhm. Dużych odległościach. I wtedy to bardzo dobrze widać. Na przykład inni ludzie też robią tak zwany zoom test. Mhm. I jest taki film Okręt na horyzoncie. A. No i myśmy na przykład co zrobili? Myśmy zrobili taki numer, napisaliśmy tego pana i mówi, co on widział oczami. Dla ciekawości, co on widział oczami. Zresztą dla mnie efekt lornetkowy to jest normalka, to po prostu ja to znam, powiedzmy. Ja dlatego mogę to po prostu wytłumaczyć. Natomiast przeciwnicy niebocentryzmu, oni po prostu właśnie z braku wnikania ludzi w temat, to oni dezinformują. O to chodzi. Oni dezinformują, bo oni tu pływają i tak dalej, i tak dalej. Bo to jest ciężki temat. Optyka generalnie jest bardzo ciężkim tematem. W swoim filmie o efekcie lornetkowym ja właśnie tłumaczyłem, to jest sprawy, że po prostu co, widzisz żagiel na to było XIX wiek, widzisz żagiel na horyzoncie, w porządku, później widzisz cały, ale to jest jeszcze nie koniec, to co tam, ale gdzie jest horyzont? Horyzont jest za obiektem, w niektórych wypadkach, nadal jest za obiektem, albo kamera nie widzi obiektu i nagle się on nagle wskakuje. Dlaczego wskakuje? Bo się zmienia krzywa widoczności i nagle ogląd widać. No tak. W ten sposób, bo kamera nie widzi. No bo oko ludzkie ma ogniskowe już nastawiono, że jakiś tam biały punkcik widzi, czarny punkcik widzi. Nie? Natomiast w tym momencie kamera łapie, może tego nie widzieć. Łapie, szuka ostrości. Na razie powiedzmy przed przybliżeniem kamera tego nie ma prawa zobaczyć, bo jest różnica między okiem a ogniskową kamery przed przybliżeniem. Jest różnica. To kamera coś tam widzi, to oko coś widzi, coś. Ale kamera nic nie widzi. Dopiero jak tego, to widzi kamera więcej niż widzi oko, no bo się zmieniła ogniskowa. I teraz wracając do tego przykładu, co tam z tym okrem na horyzoncie, nie? No to myśmy do niego napisali, on mówi, że tak, widziałem tylko czarny punkt na horyzoncie. Ponieważ to był taki dość pokaźny trawler, przetwórnia trochę taka, mniejszy, większa, tak mi się wydało, średniej wielkości, ale to był dość duży obiekt. Oczywiście kamera nic nie widzi, nie ma nic, no bo to jest inna ogniskowa, kamera nic nie widzi. I w tym momencie, jeżeli my, on to przybliżył, to mało tego, co ciekawe, to jest taki bardzo spektakularny przykład, gdzie horyzont jest na wysokości pokładu za okrętem head. To jest przykład bardzo spektakularny. I na przykład ja miałem też okazję rozmawiać w takiej audycji Teoria Chaosu. Radio na fali. Radio na fali i tak dalej, nie? Bo to też była bardzo dobra, powiedzmy, żeśmy rozmawiali tam za 4 godziny, tam 4,5 godziny, maraton sukcesu od 12 do 4 nad rano. Byłem padnięty wtedy, ale temat był, no i szło. Ale o co chodzi? Ten pan, który to prowadził, on oczywiście on trochę zrobił rozeznania, ze mną trochę rozmawiał, rozbił rozeznania, no i poszedł sprawdzić efekt lornetkowy. Miał jakąś tą taką niezłą, powiedzmy, maszynerię, miał lornetkę taką bardzo silną. No i tak, jest na klifie, bo to tam gdzieś w Irlandii. Był na klifie, no i na tym klifie patrzy, tego widzi przez lornetkę nic, nie? No po prostu, no widzi, że tutaj tego, no nic specjalnego nie widział, powiedzmy, no, że jest, no, wyspa i tak dalej, nie? Bo to chodziło o tam latarnię na wyspie. No i on to na klifie zobaczył, no nic specjalnego nie ma, nie? Znaczy, i teraz tak, na klifie, patrząc oczami, to widział wyspę i tą latarnię. Na klifie. Zeszedł na dół, nad samą plażę. Widział tylko latarnię. I on widział tylko latarnię. No i teraz bierze lornetkę. To wow. I mało tego, on widzi całą wyspę, jeszcze horyzont, head tam powiedzmy daleko z tą wyspą, nie? Bo na dole już wyspy nie widział, tylko fragment latarni. Fragment był. A to zmiana ogniskowej spowodowała zasięg widoczności, widzimy więcej. Dlaczego? W kuli. Jesteśmy w kuli, dlatego widzimy więcej.
A oni znowu nam tłumaczą, że nie w kuli, tylko na kuli. I że wtedy się zakrzywia w drugą stronę. No dobrze, dlatego musieli wymyślić fikcję refrakcji atmosferycznej. W ogóle mam tu nawet książkę do tej astronawigacji, bo tutaj znajomi też żeglarze mnie tu wypytywali o różne rzeczy. To właśnie ci tutaj są, ci, którzy robili zdjęcia nad morzem efektu lornetkowego, do pierwszego filmu. Tak, bo dużo jest osób, które pływa, które gdzieś pracują na statkach i zauważają, że statek, powiedzmy, ma jakiś czas do przepłynięcia, a robi jakieś postoje pomiędzy trasą, żeby, nie wiem, żeby ta trasa była czasowo jakoś odpowiednia. Jakby to wytłumaczyć? Nie znam tematu. Bo też bynajmniej ja rozmawiałem, miałem kilka takich rozmów, że... Nie znam tematu. Że takie, no nie wiem, pit stopy robi, żeby odległościowo się zgadzało w milach morskich. To nie znam tematu. Nie wypowiem czy może się. Też chodzi o to, że właśnie to zakrzywienie powoduje to, że... Myślę, że nie, ale nie znam tematu, więc... Bo na przykład samolotami właśnie też jest, że samoloty latają bliżej równika, tak? Znaczy, nie przelatują ani przez górę, ani przez dół. No bo jak są otwory na biegunach, czyli leje wylotowe, tak zwane leje wylotowe, no to wiadomo, że samolot nie będzie leciał przez biegun, bo wyleci na zewnątrz. No właśnie. On wyleci na zewnątrz, bo go tak będzie siła trzymać, on dalej będzie miał ten swoje przyrządy i tak dalej. Tylko, że one od jakiegoś tam stopnia zaczynają fiksować, bo tam 85. Się... Tak. I de facto ponoć nie można w ogóle ani wejść, ani wlecieć już powyżej. Można wlecieć. Bert sobie poradził. Tak, ale mi chodzi o obecny układ, że tak powiem, blokowania wlatywania przez... No to w ten sposób są trasy samolotów dookoła. W ten sposób są trasy samolotów dookoła. Przecież szybciej by było, powiedzmy, z jednej strony na drugą przelecieć. Najmniejszy problem. Tak. I oszczędzamy paliwo. Lot nie jest kilkunastogodzinny, tylko jest skrócony, bo jest po prostu lecimy sobie o. Tak. No oczywiście byłby skrócony przez Antarktydę. Tak. No, tam jest otwór na biegu, ten lej wylotowy i na krawędzi leja zaczyna się huśtawka z przyrządami nawigacyjnymi. Przecież myślę, że piloci nie są na tyle głupi, że nie zauważają tego, że... Znaczy, to jest właśnie z drugiej ręki. To są takie filmy na YouTubie, gdzie tam opowiadają po angielsku, że tam są piloci, którzy tam latali właśnie na zewnątrz. Są lotego. To są jakieś filmy na YouTubie. To widziałem, że to ci, którzy znają angielski bardzo dobrze, to oni to właśnie opowiadali. Że właśnie te rzeczy tak to wyglądają. Tak one wyglądają. Że to piloci, ale jak jest 70 równoleżnik, jest barierą do latania, no to co za problem? No to już, to już nikt nie będzie wnikał, nie? Nikt przypadkowo nie wleci, bo on wie dobrze, że tam jest bariera, czyli 70 równoleżnik, północ-południe. A wracając jeszcze do pilotów, bo mi teraz właśnie naszło odnośnie orgonitów, hembusterów i tematów smug chemicznych. Czy smugi chemiczne nie są też rozpylane po to, żeby blokować widzenie tego, co może być wyżej? Smugi chemiczne chyba, jeżeli to jest tylko taka, powiedzmy, moje zdanie na ten temat. Smugi chemiczne mają kilka celów, bo to nigdy nie jest jeden cel, tylko zawsze demoniści mają parę celów. Jest to kilka celów. Po pierwsze, żeby tutaj zrobić jakąś zasłonę energetyczną. Właśnie, blokowanie energii to jest. Tak, blokowanie. Tak. Jakiejś energii, bo tych energii to jest tam trochę, to nie jest tylko organizm, tam są inne energie, nie? Na przykład my mamy to tutaj te ciemiączko takie, co ma dzieci, nie? Tak. No to... Witam Państwa. Chcę tutaj powiedzieć parę słów. Jestem nad jeziorem Nyskim i tutaj jest akurat doklejka do tego filmu. No i chcę pokazać po prostu Państwu piękną scenerię tego jeziora Nyskiego. Tutaj od strony północnej widzimy wspaniałe widoki na góry. Ja Państwu trochę to przybliżę, te góry. O, tutaj akurat mamy te góry, to jest po prawej stronie, to jest Biskupia Kopa, to są góry opawskie, a po lewej stronie, trochę niżej, są to, jest to Srebrna Góra, czyli Srebrna Kopa, inaczej mówiąc. A teraz zobaczymy tutaj panorama. O, proszę bardzo. Bardzo ładnie te góry tu wyglądają.
No, oczywiście to wszystko tutaj jest rano, tutaj jest po godzinie 9. To jest bardzo taki akwen turystyczny. I to tak bardzo ładnie wygląda tutaj. Także to jest tylko fragment jeziora, ponieważ ono się tutaj ciągnie o wiele, wiele tutaj bardziej w lewo. O, bardziej w lewo, no i bardziej w prawo. No. No a to praktycznie tyle chciałem Państwu powiedzieć, że to jest ładna sceneria. Tutaj jak się żegluje, to jest super sprawa. Jeszcze spróbuję to jakiś tam element, fragment Państwu coś sfilmować z innej strony i też dokleję. Na razie. Dziękuję. Tak, jeszcze raz tutaj tak obiecałem. Jest tutaj taki fragment, który Państwu chcę pokazać. Tutaj dobrze mi się udało w cieniu. Są piękne widoki nad tym jeziorem. A i tutaj zaczynamy od tej biskupiej kopy. O, to właśnie ona. Tu jest całe w ogóle jezioro. Ja już trochę w lewo przejadę. O, tu mamy wał. Tam dalej taki. Bo to jest sztuczne jezioro. Teraz jedziemy tutaj. Chcę Państwu jeszcze tutaj pokazać te góry z tej strony. Przybliżę. O, są piękne widoki. O, to jest cały właśnie ten masyw gór opawskich. One się tu ciągną. Tu oczywiście są ośrodki. I to wszystko tak ładnie wygląda. I tu jeszcze tak powoli przelecę to wszystko, te ładne góry. To już praktycznie są Czechy. Tutaj jeszcze trochę kawałek Polski do granicy, ale tutaj widzimy, znalazł się nawet na celowniku, wiecie kto? Słynny pradziad. Zaraz my go tutaj namierzymy. Jest pradziad. Zaraz my go tutaj spróbujemy złapać. Jest. My go tu przybliżymy tutaj. O, specjalnie. O, to jest pradziad. Ta cała wieża tam i tak dalej. Tu już jest po czeskiej stronie. To jest pradziad. O, tak on tam wygląda. A my teraz cofniemy tutaj. O. To akurat tyle. Państwa mamy jeszcze tutaj trochę te łodzie. Państwu pokażę. Przybliżenie. Tak, sama woda, a no i trochę złapiemy tutaj brzegu. To tyle, dziękuję, na razie.